Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna ma długość 3, a długość przy prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa jest równa pierwiastkowi z 3. Zatem przygotujmy rysunek, który spełnia mniej więcej te wymagania. Czyli mamy sobie jakiś trójkąt prostokątny, taki pomocniczy. Tutaj zaznaczamy kąt prosty, tutaj zaznaczę sobie kąt alfa. I teraz tak, przeciwprostokątna ma długość 3, tu zaznaczam 3, a długość przy prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta alfa jest równa pierwiastkowi z 3. Co do dokładności rysunku, to się nie czepiajmy, rysunek jest tylko pomocniczy. I teraz zobaczmy, mamy określić kąt alfa, do jakiego on przedziału należy. Ja mogę obliczyć alfa na podstawie sinusa. Zobaczmy, sinus kąta alfa to jest stosunek tego, co leży naprzeciwko alfa, czyli pierwiastka z 3, do tego, co leży obok, to co leży naprzeciwko kąta prostego, czyli do 3. Sinus alfa to jest pierwiastek z 3 przez 3. Teraz na kalkulatorze policzmy sobie, ile ta wartość mniej więcej wynosi, a następnie odszukamy ją w tablicy. Zobaczmy zatem, pierwiastek z 3 podzielić na 3 to jest 0. Z okrągłym 58. Zapamiętajmy 0,58. Czyli 0,58. Teraz otwieramy tablicę maturalną na końcu i szukamy w kolumnie sinusa wartości 0,58, najbliższej tej wartości. Jesteśmy już w tablicy i szukamy w kolumnie sinusa, sinus alfa, wartości 0,58. 0,58, zobaczmy, to jest między 35 a 36 stopni, to jest gdzieś tutaj. Czyli między 35 a 36 stopni, czyli odpowiedź C. Coś między 35 a 36 leży w przedziale od 30 do 40 stopni. Czyli alfa należy do przedziału 35 stopni do 36 stopni, czyli to jest odpowiedź C.